Laudetur Jezus Chrystus. Kolejny odcinek, czystość i homoseksualizm. Temat taki, że boję się w ogóle zaczynać, że mam wrażenie, że YouTube zaraz mi usunie, że zaraz przyjdzie mnóstwo osób i zacznie atakować i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tylko pokrótce powiem. Natomiast jestem na etapie dogadywania się z jednym psychologiem, który pisał doktorat z tego, że dzieci powinny mieć rodziców tej samej, czy innej płci, czyli mężczyznę i kobietę, wtedy rozwija się najlepiej. Jest to udokumentowane i udowodnione naukowo. Co więcej, było to też w oparciu o takiego bardzo znanego amerykańskiego naukowca, doktora psychologii, który tak mocno bronił tej tezy, że pomimo tego, że środowiska lewicowe próbowały go zniszczyć, i tyle razy próbowały zakazać mu w ogóle mówienia, nie miały argumentów, żeby wygrać z jego pracą habilitacyjną bodajże, jeżeli się nie mylę. To w ogóle jest bardzo ciekawe zjawisko, że coraz częściej powołuje się na jakieś źródła naukowe, no ale to źródła naukowe, które nie wiadomo skąd tam się biorą. Niedawno w ogóle psycholog jeden, mój znajomy, powiedział mi ciekawą rzecz, że u niego na uczelni większość osób obecnie, która zaczęła studiować psychologię, to są osoby wysłane ze środowiska LGBT po to, żeby później, jak będzie już pewna zmiana myślenia, powiedzieć wprost, no ale ja jestem doktorem psychologii, ja mówię ci wprost, że to nie jest żaden problem. Dlatego taki bardzo drażliwy temat, ale chcę wam wprost powiedzieć, co mówi katechizm Kościoła katolickiego. Homoseksualizm oznacza relacje między mężczyznami lub kobietami odczuwającymi pociąg płciowy, wyłączny lub dominujący do osób tej samej płci. Przybierał on bardzo zróżnicowane formy na przestrzeni wieków i w różnych kulturach. Jego psychiczna geneza pozostaje w dużej części niewyjaśniona. Tradycja, opierając się na Piśmie Świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, i tutaj na razie przerywam na poważnym zepsuciu, ponieważ odnosi się do Księgi Rodzaju, 19 rozdział, wersety 1-29, List do Rzymian, 1 rozdział, wersety 24-27, pierwszy List do Koryntian, 6 rozdział, wersety 9-10 i pierwszy List Tymoteusza, 1 rozdział, 10 werset. Proszę zapisać to, co powiedziałem i później w Piśmie Świętym odczytać. Kontynuuje. Zawsze głosiła, że akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane. I tu muszę po raz kolejny przerwać, ponieważ określenie, że coś jest niezgodne z naturą, nie oznacza w rozumieniu nauki Kościoła, że takie zjawiska nie występują w naturze. Bo występują w naturze. Jak najbardziej. Na przykład mamy rodzaj małp, które robią na przykład tak, że samiec jeden bierze wszystkich innych samców na siebie tylko po to, żeby później samice były jego. Czyli jemu chodzi tylko o przedłużenie gatunku, jednocześnie, widzicie, bywa takie zjawisko w naturze. Na przykład muchy owocówki, z tego co mi wiadomo, bardzo często są akty tak zwane homoseksualne wśród nich. Czyli zdarza się w naturze. Mamy na przykład ośmiornice, które też zdarzają się takie przypadki. Delfiny butelkonose. Więc tu zupełnie nie chodzi o to, że w naturze nie zdarzają się takie rzeczy. Chodzi o to, że jeżeli coś jest sprzeczne z naturą, to znaczy jest sprzeczne z prawem Bożym. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Sprzeczne z prawem Bożym. Są one sprzeczne z prawem naturalnym, wykluczają z aktu płciowego dar życia, nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane. Czyli tak, w dużym też uproszczeniu, to jest ważne, żeby zrozumieć, homoseksualizm czynny, czyli akty homoseksualne, seks homoseksualny, jest z punktu widzenia nauki Kościoła katolickiego czymś złym. Same skłonności nie są jeszcze niczym złym. Żeby tak pokazać, załóżmy, że ja jako ksiądz na przykład chciałbym zrobić coś złego, ale to, że chciałbym zrobić coś złego,
ale tego nie zrobiłem, to nie ma znamion grzechu. Na przykład, jako ksiądz mógłbym sobie wyobrażać, że pójdę do jakiejś kobiety z nią mieszkać, ale nie zrobię tego, bo wiem, co przysięgałem. Przysięgałem życie w czystości, w celibacie, posłuszeństwo biskupowi i tak dalej, więc pewne rzeczy, to, że coś czasami człowiek pomyśli, nie znaczy, że musi to wykonywać. Kościół katolicki jest absolutnie dla każdego. Kościół nikogo nie odrzuca. To musimy to doskonale rozumieć. Katolik ma obowiązek szanować każdego człowieka. To jest nasz obowiązek. Nawet jest ta Ewangelia, w której Jezus mówi: módlcie się za waszych nieprzyjaciół. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. To jest nauka Kościoła katolickiego. Czyli my jako ludzie, jako katolicy, jako ludzie, którzy chcą naśladować Jezusa Chrystusa, to jako Jego uczniowie, może tak bym to ujął, mamy szanować każdego człowieka, co nie oznacza, że mamy się na wszystko zgadzać. Bo człowiek wierzący nie może zgadzać się na grzech, choćby był wyśmiany. Osoby homoseksualne są wezwane do czystości. Taki jest punkt widzenia Kościoła katolickiego. I to, że w Niemczech błogosławi się pary homoseksualne, to nie znaczy, że Kościół tego chce, bo to jest złe. Nie wolno czegoś takiego robić. To nie ma nic wspólnego z oficjalnym nauczaniem Kościoła. To, że na przykład głowa Kościoła w tym momencie nie zareagowała tak, jak powinna, czyli papież nie zareagował tak, jak powinien, to też jest złe. Kościół katolicki ma jasne stanowisko. I to nie jest tak, że nauka się zmieni. Nie może się zmienić, bo gdyby się zmieniła w tym aspekcie, sprzeniewierzylibyśmy się temu, co mówił Jezus, co mówią karty Pisma Świętego. Ufamy, że jest tam pełnia objawienia. Opieramy się na tradycji apostolskiej, która wiele rzeczy wyjaśnia. I co ciekawe, bo kiedy nagrałem z moim przyjacielem Łukaszem Żakiem, księdzem Łukaszem Żakiem, odcinek o inkwizycji, bardzo dużo osób w komentarzach oburzyło się wręcz, mówiąc o tym, że apostołowie nic nie mówili na temat inkwizycji, więc dlaczego Kościół katolicki zgodził się na inkwizycję? Co ciekawe, kiedy ci sami apostołowie, którzy nie mówili nic na temat inkwizycji, mówili na temat aktów homoseksualnych, to w tym aspekcie nagle wszyscy siedzą cicho. Czyli to oznacza, że ludzie potrzebują Pisma Świętego tylko wybiórczo. To, co im potrzebne, to sobie wykorzystają, a to, co jest niewygodne, siedzą cicho. Tak patrzę na ten temat Kościół katolicki. Ja tematu na razie bardziej nie poruszam, na razie tylko pokazuję, że coś takiego jest. Proszę samemu doczytać. Punkt zaczyna się 2357 i kolejne, z odniesieniem do konkretnej nauki Kościoła. A ja mam nadzieję, że ostatecznie uda mi się nakręcić odcinek z tym kapłanem, o którym mówiłem. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.